Siemanko, jestem Lucek, to jest Forza Horizon 3, zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. Dzisiaj zaprosiłem Lucków do wspólnej gry na Facebooku, na moim fanpage'u dałem informację o tym, że będę nagrywał o tej godzinie i będziemy sobie razem grać. Jeśli ktoś chce do mnie dołączyć, jak najbardziej. Myślę, że na takiej zasadzie możemy się spotykać właśnie na odcinkach tutaj w Forzie. Już widziałem, że jedna albo i nawet dwie osoby dołączyły. Nie wiem, ja te wszystkie zaproszenia do znajomych akceptuję cały czas. Jakoś mi tam przychodzi, gdzieś mi się w Windowsie pokazuje to, cały czas akceptuję i jeśli ktoś chce dołączyć do moich znajomych tutaj w Forzie Horizon, to jak najbardziej może mnie zapraszać. I wtedy wspólnie sobie możemy grać. Tutaj mam Jeepa Grand Cherokee. Jego sobie... ja wiem, czy ja jego sobie robiłem. Jest chyba zrobiony, ma 899 na stacie, ale nie byłem coś z niego za bardzo zadowolony, jeśli chodzi o osiągi. Ma dość twarde zawieszenie, jest to... Oj, co on tutaj ma za spoiler? What? O kurczę, no ładnie. Coś tam ma ciekawego. Tutaj zainstalowałem sobie takie plastiki z tyłu, żeby pasowało do tego, co jest z przodu. No i zawieszenie jest raczej maksymalnie miękkie i najwyżej jest ustawiony ten samochód, jak tylko się da. Więc tutaj już raczej nic nie zmienię, jeśli chodzi o osiągi. Mógłbym... zawieszenie terenowe, dobrze. Jeszcze tylko sprawdzę, no to już chyba większość na maksa rzeczy jest zrobionych. On raczej był już konfigurowany, skonfigurowane haksy mam na nim, także tu nie ma problemu. Mało mam kasy, ostatnio mało grałem w Forze, zobaczcie tylko, niecałe pół miliona kredytów to i tak dużo, mój drivater trochę pozarabiał. Tak planowałem powystawiać kilka samochodzików na aukcję, bo tam kilka jest do sprzedania. Okej, widzę, że już jakieś zawody się chyba rozpoczynają. Ten Jeep Grand Cherokee brzmi fantastycznie, jak typowy muscle car. Podoba mi się. I zobaczcie, tutaj są już gracze. Oczywiście tu nie wszyscy są ludzkami, tylko jest też dużo innych graczy, innych ludzi. Tutaj mamy coś do zrobienia. Zobaczcie, tu się wszyscy już zebrali. Ciekawe, jak ja dam sobie radę w tym Jeepie. Trwa konfiguracja zawodów. Będziemy grać w zombie. Tryb zombie. Zobaczymy, jak sobie dam radę. Tutaj widzę Bugatti. Okej, już mamy meczyk. O kurczę, no nie mogę jechać moim wozem. O szlak. I co by tu wybrać teraz? Zobaczcie, co ja tu mam. Mam mojego Huracana. Dobra, z oponkami. I tutaj mam moją bestię z oponkami zimowymi. Biorę moją bestię chyba. Klasa S2. No to jest bestia. Mam nadzieję, że dam radę, chociaż on tak troszeczkę skurczybyk latał. Nie wiem jak to będzie. Na lodzie jest tyle fajna zabawa, że bardzo ciężko kogoś trafić, jak się jest zarażonym. I myślę, że będzie sporo fanu teraz. Można niekiedy jechać na kogoś, ktoś będzie powoli jechał tak bardzo powolutku i się go nie trafi, bo gdzieś tam nas zniesie, zarzuci. Na lodzie jest naprawdę zupełnie inna jazda. Mało osób dołączyło do tych zawodów, widzę. No ale to nic. Tutaj widzę, że nie ma chyba żadnego ludzka. Nie, chyba nie pozna. Nie, raczej nie ma, Jeden jest zarażony, trzech jest niezarażonych. Okej. No dobra. Gdzie jest ten zainfekowany? To chyba ten, co tam pojechał. Chyba go widziałem. O tutaj, ten niebieski. Najlepiej to będzie chyba trzymać się za nim. Ta, na lodzie jest katastrofa. Tutaj jest, zobaczcie. To ten jest. To trochę potrwa, ja myślę, że będziemy się tutaj bić w nieskończoność. Wiecie co, ja mu chyba pomogę, bo to jest za ciężko. Chodź, daj mi zarazę, dzięki. Pomogę mu, bo tutaj jest hardcore, naprawdę. Dobra, trzeba powoli, naprawdę na tym lodzie. Ale słabiak. Nie wiem, czemu tak zrobił, ale dobra. Dał mi się po prostu. Następny tutaj. Co on tutaj wyczynia? No dobra, Aventadorem może tutaj dać radę. Aventador szybki jest i najlepiej jest w tym momencie, jakby on zahamował, wiecie? To Aventador czy może Huracan? Jakby on w momencie, kiedy ja na niego najeżdżam, by zahamował, to bardzo ciężko by mi było go trafić, naprawdę. No, widzę, że jakiś tutaj doświadczony agent, zaraz zobaczymy, co zrobi teraz. A, dobrze kombinuje, widzicie, i on teraz przehamował, skręcił jakby trochę w moją stronę, ja powinienem przyhamować troszeczkę wcześniej i go zjeść. Teraz schował się za chopką, chyba między chopkami jest. I a co tak myślisz, że taki dobry jesteś, Huracanie? No cześć, cześć, tak, jedź sobie, jedź, na maksa. Ups, coś się dzieje, panie Huracanie, tracimy kontrolę nad samochodem. Tracimy kontrolę nad samochodem, panie Huracanie. Okej. No, dobry jest, dobry. Ej, nie mnie, atakuj tylko Huracana! No ten mój pomocnik, coś widzę, że tutaj nie daje sobie rady. A, widzicie, właśnie tak to wygląda na lodzie. Są taktyki, aby tu walczyć. Ale ktoś, kto ucieka, musi być dużo sprytniejszy. Ej, no, what the fuck, ziomek, już go miałem. Jest zakończone. No dobrze, no tu mu było bardzo ciężko, bo już trudno było uciec, ale gdyby robił więcej takich hardkorowych zwrotów, to może byłoby mu nawet łatwiej. Tak czy inaczej, najgorzej jest jechać naprzeciwko kogoś, jak ktoś jedzie na nas i żeby go tak zaatakować. To wtedy jest chyba najgorzej kogoś trafić, najtrudniej. No i dobrze, dostałem 2000 kredytów. No dobre i to. Ciekawe ile umiejętności. 900. Powinienem dostać 2000 za drifting, a nie jakieś tam 900 punktów doświadczenia. Dajcie spokój. Wiecie co, ja załączę teraz jakieś swoje zawody. Znaczy swoje, no jakieś przeze mnie załączę, dlatego że może ludzki nie wiedzą, do którego dołączyć wydarzenia. Powiedzmy tutaj coś mamy ciekawego z zamieciami śnieżnymi. Tu jest tak, bo to jest publik, tak? Więc nie każdy będzie dołączał do każdego. Okej, i bierymy autka i może... Ja wiem, czy takie? Może coś z tych? To samo mi się prawie pokazało. Tutaj chyba są dowolne, widzę, samochody. Ja miałem tego Jeepa Grand Cherokee. Tu są klasami, widzę, porobione. Wybierz samochód, 60 sekund mam na to. Myślę, że go znajdę gdzieś. A może tego dziada wziąć, co? Miałem go w poprzednim odcinku, nie polecam. Skrzynia, o jest. Skrzynia biegów, źle dobrana. Tak się nim ciężko jeździło, że to szok. Ale teraz może już będzie lepiej tym Jeepem. Zobaczymy, czy ktoś w ogóle dołączy do tych zawodów. Konfigurowanie haksów. No właśnie, to jest też trochę słabe, że trzeba tyle czekać. Właśnie, jeśli chodzi o te gry z dodatkami płatnymi, no to ja powinienem teraz odpalić sobie ten podstawowy tryb, ten bez dodatków, bez tego zimowego dodatku, żeby więcej osób ze mną grało, no nie? To jest też słabe właśnie w takich DLC, że zobaczcie, te społeczności się rozwarstwiają, tak? Coraz mniejsza grupa gra w te najnowsze DLC, i nie można sobie wspólnie pograć, tak? Ja jestem pewny, że gdybym dołączył do... No, jak to się nazywa? Dołączył do tej podstawki, to więcej osób by mogło ze mną grać. Gra kosztuje, wersja Ultimate, 300 zł i jeszcze dodatkowo musimy dokupić do tego dodatek. 300 zł kupujemy grę. No dobra, powiedzmy, że kupujemy grę podstawową za te 200 zł, tak? Około. No i musimy dokupywać do tego jeszcze dodatki, gdzie powinniśmy mieć to wszystko razem. No, takie dokupowanie, okej, kiedyś to było modne, kiedyś to może było nawet fajne, ale teraz z punktu widzenia tego, że mamy dostęp do wielu innych wspaniałych, nawet niezależnych gier, no to to wygląda słabo moim zdaniem. Wolałbym jednak, żeby te dodatki były oczywiście darmowe. O, widzę, że Reinverted 92 dołączył. To jest taki ziomek, który też obserwuje mnie na Instagramie, stały widz, fajnie, że wbił. A tutaj mam bardzo dużą ilość biegów w tym Jeepie, dlatego że nominalnie ten samochód jest w automacie. Tutaj się ze mną jakiś chyba... O, hurakan. I tak, tu startujemy w różnych klasach. Jakbym wziął moją Daytonkę, to by tu nie został z nich kamień na kamieniu. Będziemy musieli wybrać sobie jakiś zjazd, myślę. Jakie driftowanie. Ej, ktoś za mną jeszcze jest, więc nie jestem najgorszy. Tu na tej zimowej mapce niestety nie możemy uruchomić żadnych mistrzostw. Musimy się ścigać w takim klasycznym stylu, w takim klasycznym trybie wybierania sobie zawodów, więc nie jest to takie, wiecie, też super płynne, no nie? Dlatego no nie podoba mi się polityka na przykład takich gier jak Battlefield, czy takich gier jak właśnie Forza, tak? Bo no przez to dużo się traci z tej zabawy. Mniej graczy gra i nie jest to takie już fajne, no nie? A z drugiej strony też takie gry jak Titanfall 2, przecież kurczę, to jest zajebista giera, tak? Po północy już sobie nie pograsz, bo nikt to nie gra praktycznie. Mała społeczność, bo gra wyszła między Call of Duty a Battlefieldem. No kurde, kto mógł tak zaplanować grę, no bez kitu. I w Titanfallu macie darmowe dodatki. Cały czas maksymalna społeczność by sobie grała, gdyby gra była odpowiednio wydana. No moim zdaniem, i tylko nie tylko moim zdaniem, ale też wiele osób to potwierdza, że kurczę, gra totalnie niezauważona przez graczy, a jest the best. Ja też z niej rzadko nagrywam, a może i powinienem więcej, bo no jest świetna, świetnie się w niej bawię. Ja tam często sobie z Pawłem na przykład gram w Titana i w Overwatcha. To są gry, które na moim kanale nie są specjalnie oglądane. No, one są trochę drogie, tak? Są jeszcze nowe gry. Overwatch był ostatnio za 29 euro możliwy do kupienia, więc bardzo tanio jak na Overwatcha. To jest jakieś nieco ponad 100 zł, chyba 120 zł, gdzie on normalnie kosztuje 160, ale giera jest bezkonkurencyjna, jak dla mnie najlepsza strzelanka. Dlatego, że na przykład tego dnia akurat nie mam ochoty albo nie mam głowy do tego, aby jakoś tam celnie celować. Biorę sobie innego bohatera i mam na przykład tanka, bronię swoich ludzi, tak? Ja widzę, że Aleksander to chyba jest też od ludzków, nie jestem pewny, także on może sobie też z nami pograć. Ups. Biorę sobie jakiegoś tanka, biorę sobie jakąś postać obrony i sobie nią gram. Chcę dzisiaj celnie postrzelać, biorę sobie bohatera McCree. Ostatnio cały czas gram McCree właśnie. I to jest fajne, no. Fajna ta strzelanka jest naprawdę. No i też wszystkie tam jakieś dodatki... Można sobie grać cały czas razem, no nie? Gruby V8, ciekawe czy to też ode mnie. Teraz dopiero ludzki się zbiegają. No jest to czas taki w miarę przystępny, myślę. Wow, do grania wspólnego. Niepotrzebnie wziąłem okrążenia. Myślę, że fajniej będzie, jeśli pojedziemy jakąś spinaczkę. Bardzo dużo punktów doświadczenia zdobyłem, ale to dlatego, że kilka ładnych ślizgów mi się udało zrobić i zrobiłem ten taki kiss the wall, no z kilka razy i raczej wyszło bardzo dobrze. Patrzcie na to, elegancko. Ups. Koniec wyścigu, już ktoś dojechał. Ja chyba nie byłem nawet drugi. Ups. I znowu mi się chyba wszystkie punkty skasowały. Ja nie wiem właśnie jak tutaj się wygrywa, czy się wygrywa na zdobytą pozycję, czy na ilość punktów, jakie się zdobędzie podczas wyścigu. A nie, drugi! O, kurczę. No proszę, ktoś miał... znaczy Reinverted miał na poziomie X swojego Centenario. A, mówiliście, żebym sobie w ogóle sprawdził ten samochód. To może w następnym odcinku. Ciekawy jestem, jak będzie wyglądał na tym śniegu. Też pisaliście, że samochód jest mega. Jak najbardziej sprawdzimy go sobie. A teraz bym chciał wybrać jakiś taki wyścig, gdzie będziemy jechać w górę albo z góry. drugie miejsce. No tutaj nie ma generalki, także patrzcie, 10 tysięcy punktów doświadczenia za umiejętności. Ale też było chyba trochę okrążeń, no chyba z 4 okrążenia były, nie? Także sporo. Rewell Spin, do wygrania Huracán Horizon jaki Huracán? Countach Horizon... Countach Horizon Edition. Horizon, chciałem powiedzieć. Horizon, kumacie. Teraz tak. Co my tu mamy? Aha, ktoś konfiguruje haksy już. Okej. Co my tu mamy? 20 sekund mam jeszcze. Coś z oponami zimowymi. Ja chyba mogę tego Jeepa wziąć. Tak, jest. No to bierzemy go oczywiście. Zobaczymy, jak sobie poradzę. I nie wiem, co to za tryb jest też. Mam nadzieję, że jakiś wyścig, bo ja wyścigi bardzo lubię. Też jak gram sobie w Forze, to zawsze wyścig. Nigdy jakieś tam zombie albo inni króle, tylko zawsze wyścigi sobie śmigam. Są moim zdaniem ciekawsze, zresztą ja lubię, tak? Lubię wyścigi. Przetestować swoje auto, swoje umiejętności, swój sposób tuningowania, no i nie wiem, czemu wszyscy zawsze jeżdżą tego króla, albo zawsze wszyscy gracze tacy normalni wybierają zombie albo króla, no nie. No trudno, ja tego nigdy nie wybieram, ja zawsze wyścigi. O, osoba, która robiła ten wyścig, ma taki sam poziom jak ja i jedzie Mercedesem C63. Gratuluję wyboru, szanuję, ale ziomek, masz przerąbane. Chyba że zrobiłeś z napędem na 4 koła. Znam ten samochód dość dobrze i wiem, że będziesz miał przerypane. Tak, ja spróbuję na lodzie. Moment, czemu ja jestem niewidoczny? O, już jestem, dobrze. O, to jest chyba zarażone. Nie, to nie jest zarażone. Ach, cholera wie. Kto jest do cholery zarażony? Mercedes musi być zarażony. Gdzie on jest? Ło! No, trzeba go znaleźć. Patrzcie, jak to pięknie wszystko wygląda. Ja pierdziut. Już nie mogę się napatrzeć, tak pograsz sobie w inną grę, wbijesz do Forza i mówisz, kurde, co za przepaść. Cokolwiek byś nie pograł. Może pomóc temu zarażonemu, żeby szybciej ten tryb minął. Gdzie oni się tam kryją? Tu się odpieprza. Co jest? Pff. To wygląda tak, jakby ktoś był AFK. Ten też wybrał sobie samochód, to jest Ultima chyba GTR. Dajcie spokój, tym jeździć tutaj. Zresztą to na asfalcie jeździ tak samo jak ten Jeep Grand Cherokee na lodzie. Zwłaszcza przy niższych prędkościach, bo jak jedzie szybko, to już przyklejone, jak nie wiem co. No i gdzie ten zarażony jest? No to po cholerą zaraz zapraszam na jakiś wyścig, skoro się tu nic nie dzieje, hej. Może on tych goni gdzieś tutaj. Przestań. Idziemy stąd. Idziemy na jakiś wyścig. Jaka lipa w ogóle, daj spokój. Cel grupy. Ja nie będę tego jeździł, kolego. Jedziemy na wspinaczkę. Tutaj jest wspinaczka. Tam chyba właśnie stał mój ziom. Tutaj jest gdzieś niedaleko wspinaczka i to sobie pojedziemy. Ja chyba mogę swoje zawody wystartować, czy nie? Mam nadzieję, że tak. Uwaga. Szlak! Nie mogę. Muszę czekać 4 minuty, aż... Nie, to mi się nie podoba. Idziemy do Horizon Solo i zakładamy swoją. Tylko nie wiem, czy ktoś dobije do mnie teraz. No to jest lipa, no. Tak, idziemy. I zobaczcie, teraz muszę wejść, bo tak, mamy na przykład social, to mogę sobie utworzyć, ale na tej podstawowej mapie jazdy dowolną. I muszę wejść w ten dodatek, żeby utworzyć jazdę dowolną tutaj. Nikt ze mną nie może pograć na tym dodatku, jeśli tego dodatku nie ma, jest lipa totalna. Zobaczcie, jak mało osób było tutaj w sesji, tak? Mam ze 4 osoby, a jakbym taką sesję utworzył, albo wbił do nawet przygody online tutaj, no to znacznie więcej graczy będzie, zaraz zobaczycie tą różnicę. Może nie każdy chce jeździć w śniegu, albo może nie każdy chce dodatkową kasę wydawać, skoro już niecały miesiąc w sumie wydał wcześniej na grę bardzo dużo kasy, tak? To jeszcze musi kupować jakiś dodatek, jeśli chce sobie pograć na śniegu. No lipa jest totalna, a tak na marginesie właśnie teraz zaczął padać u mnie śnieg i jest śnieżyca niesamowita. Więc trochę już jeździłem samochodem po tym śniegu, ale mam dobre oponki, z tym, że i tak jest ślisko, nie? Plus jest taki, że mniej sprzęgło się zużywa, bo koła nie mają takiej super przyczepności, więc wiecie, wbijasz leciutko nawet bez tego, bez sprzęgła możesz jakieś wbijać i jest elegancko. Nie no, bez przesady. Okej, mamy przygodę online, teraz trzeba będzie zmienić samochód. O, już mogę zmienić, fajnie. 20... co ja tu ostatnio kupowałem takiego? Shit, możemy w klasie S2 jechać? No to weźmy coś konkretnego. Co ja bym chciał tutaj pojeździć? Centenario mówicie, żeby brać. Ja bym może wziął sobie Bugattiego. Dobra, weźmy sobie Bugattiego, spróbujmy. Fajnie, ktoś tutaj utworzył i gwarantuję wam, będzie tu więcej graczy niż w tamtej sesji. Dużo więcej. Tak? Okej, fajnie, tam śnieg, można się pobawić, no ale z drugiej strony dajcie spokój. Forze tam też możecie sobie kupić na przykład na G2A. Nie wiem, za ile ona tam teraz... A nie, sorry, nie możecie Forzy na G2A kupić. Ale możecie kupić jakieś punkty do niej, chyba na G2A są. Teraz są takie w Forzie punkty, że jak wydacie tam $14, to dostaniecie jakieś 2 miliony punktów, czy coś tak, czy $8, niż nie wiem nawet, wiecie? Ale są te takie dodatkowe punkty, jest gotówka i jest i są te takie dodatkowe punkty, za które też możemy kupować samochody. Natomiast jedyne miejsce, gdzie można kupić Forza Horizon, to jest sklep Microsoftu. Sorry. Nie można tutaj jakichś kodów realizować. Przynajmniej ja nie znalazłem innego miejsca, gdzie można Forza Horizon 3 kupić. Dwójkę kupicie sobie na innych sklepach, ale trójka jest lipa. No dobra, zobaczymy, co mój bochenek potrafi. Jedziemy tutaj wyścig drużynowy, nie wiem, który jestem. Chyba mam dobrą pozycję, bo widzę, że drugi. Dawno się nie ścigałem, chyba, nie wiem kiedy, na początku gry chyba się ścigałem z raz w klasie S2. Naprawdę jest to mało uczęszczana klasa. Już z przyzwyczajenia każdy zakręt driftem, bo dopiero co z tej mapy wróciłem. O Jezu, jaka tu przyczepność jest, daj spokój. Tak, i myślę, że jak będziemy się umawiać na wspólne granie, to będę grał na tej mapce podstawowej. Zdecydowanie, oh shit, zdecydowanie więcej ludzków będzie niż, kurczę, tam na tym śniegu, nie? Śnieg jest fajny, ale no bez przesady. Okej. Tutaj też nie mogę tak za bardzo tym Bugattim skakać, więc widzieliście, musiałem przyhamować przy hopce, bo by był poważny problem. Kto wybrał w ogóle trasę shooterową na samochody z klasy S2? No, jakiś agent. Agent trąbka. Każdy zakręt driftem. No mówię, ja dopiero z tej śnieżnej mapki wróciłem, więc ja nie wiem, jak się teraz zakręty pokonuje tutaj. O, choroba. Gdzie do mojego Bugattiego? Jakieś tam Centenario daj... O! Pff. Też nie trzymałem się na asfalcie i poleciałem. O, niestety. Walka! Walka na przyspieszenie, uwaga! O! Udało się! Dobra. No i pierwsza pozycja, ale nie jestem zadowolony z tego przejazdu. Widzieliście, że często rozwalałem się o ścianę, dajcie spokój, słabo poszło. Tak właśnie też się często pytaliście mnie, gdzie kupić Forza Horizon 3, no można tylko właśnie na Microsoftie, na sklepie Microsoftu. Tutaj na innych sklepach ja niestety nie widziałem. Także następnym razem, jak będziemy sobie grać, jak będę zapowiadał odcinek, jak będę nagrywał, to dam znać jeszcze wcześniej na Facebooku. Obserwujcie mojego fanpage'a na Facebooku i tam pojawią się informacje, kiedy będę nagrywał odcinki. A tymczasem bardzo Wam dziękuję, że byliście na tym. Trzymajcie się, na razie, pa pa.